Hej, hej, z tej strony Kaspi i jak coś jesteśmy z powrotem w Twoju czwórce, gdzie będziemy za chwilę kombinować, jak tu wygrać z komunistami w Ameryce. Nie można pozwolić żadnemu komuniście przedrzeć się. Więc tyle w tym temacie. Wy się tu utrzymajcie w tym na wszelki wypadku, bo jeżeli tutaj odetną mi tych, to będzie źle. Na razie jak wam tu idzie? Aha, czyli wy tu się przebijacie. No, jakoś to nie jest źle. Zawsze to coś. Ja straciłem 50 tysięcy ludzi, chociaż trochę to dużo. Ale mniejsza. Zaatakujemy sobie na razie tu. Milicję trochę poniszczymy. Dobrze, że chociaż milicja tutaj nie wchodzi im. Że w sensie nie mają nic więcej niż milicję. O, tak może powiedzmy sobie. Bo jakby mieli więcej niż milicja, to już bym cienko widział to. Oh my god, dobra, myślałem, że już nie ma ludzi tutaj, ale dobra. Na razie tutaj w miarę to idzie. Zatrzymaj się. Na razie niech sobie tutaj atakują. Ogólnie dzięki za to, że ekspicie mniej ludzi. Naprawdę, w niektórych miejscach to takie... Oh my god, se Pittsburgh, w końcu zdobądźcie tego cholerne... ten cholerne miejsce. Wojna o Pittsburgh to w ogóle jest masakra tutaj. Dobra, teraz co ja bym mógł zrobić? Na pewno nie zaatakujemy Unii Brytyjskiej, bo to jeszcze nie to. Odzyskajmy może Imperium. Na razie sobie to weźmiemy. O, i dzięki za slot badawczy weźmiemy sobie ten. Możecie to skończyć w końcu. A, ogólnie tak mi się przypomniało. I tutaj wyślijmy te siły lotnicze, bo mogą przydać się w ogóle. Tak ogólnie. Nieźle im idzie to stosowanie tych strat. Inaczej, pokażcie mi, ile mamy tutaj. O, tyle. Dobra. Pytanie za 100 punktów. Czy jak wezmę to infantry. Aha, dobra, to weźmy sobie to. I weźmy sobie, zobaczmy jeszcze, czy mogę inżynierów, jak dodamy. Aha, dobra, jasne, spoko. To weźmy jeszcze sobie, weźmy sobie Field Hospitals do tego miejsca. No, oczywiście. To ładnie będzie wyglądać taka jednostka wyekspiona już. Weźcie, uspokójcie się. W ogóle ile ja mam... Aha, mam tutaj trochę mało, ale dobra. Trzymają się jeszcze. Jak wam tu idzie? Może w końcu zdobędziecie ten... Aha, Pittsburgh nie możecie zdobyć tego cholernego Pittsburghu. Dobra, to wiecie co? Zatrzymujecie się. Bez sensu. To jest... Nie atakujcie tego, bo to naprawdę irytuje. I tyle. Aha, ładnie im idzie, naprawdę. Kto tutaj robi? Aha, dobra. Wiecie co? Zamienimy tu. Wy pójdziecie sobie na razie tutaj. O. Bo wy wojujecie z kim w ogóle? Aha, z nikim nie wojujecie, okej. What the fuck? Dlaczego on chce robić jednocześnie na dwu... Widzi, że atakują go, to dlaczego on tam chce? Oh my godness. Wiecie co? Nie. Wy tu się ustawić macie. Teoretycznie mógłbym więcej zrobić, ale po co mam wołać innych do wojny, która wtedy jest nie ich?
Dobra, wy tutaj się trzymacie. A, tutaj weźcie się, zaatakujcie. Żeby nikt już nie miał tu problemów. Elastyczna obrona, czyli wtedy Blitzkrieg weźmy sobie. Aha, dobra. O, więcej przemysłu. Więcej przemysłu to więcej dobra. Nieźle im idzie tutaj. Wiecie co? Teraz można zaatakować tu. Naprawdę teraz można zaatakować i ich okrążyć w tym miejscu. Jakby tutaj... Średnio, ale niech będzie. O, już krążowniki lekkie, to fajnie. 39, to weźmy sobie tutaj to. Krążowniki ulepszymy. No trudno, stracimy parę dni produkcji. Mniejsza. Może w końcu tutaj się przyjdzie co do czego i zdobędziecie to, ale dobra. O, dobra, w końcu tutaj też idziecie tyle wygrać. Dobra, wy tutaj na razie... O, i okrążyliśmy. Dobra, czyli to fajnie, teraz... O, stworzymy Isaaca. Będzie może ktoś chciał tutaj coś oglądać. Tak? Bo Isaac to chyba jakaś postać w serialu jakimś. Chyba. Nie za bardzo pogarniam te rzeczy, więc tutaj trzeba wybaczyć mi. Tutaj weźmy sobie o lepszą artylerię i Light Cruiser to nie za bardzo. Myślę, że jak już to wezmę sobie czołgi lekkie, żeby miały większe wartości, bo bardziej będę się tutaj opierał na lekkich czołgach, jeżeli w ogóle mi przemysł pozwoli. No, odpowiem wam teraz tak. W Pittsburghu już nie mają szans teraz się ogarnąć. O, teraz tu zaatakujmy jeszcze, żeby oni nie mogli nic zrobić. Tutaj zaatakujmy ich tak, żeby nic nie mogli zrobić. Zaatakujcie tak. Dobra, czyli lepsze odczytywanie już zrobione, to weźmy sobie to. Dziękuję bardzo. Weź się tu atakujcie. Nieźle im idzie tą milicją, naprawdę polecam im takie akcje. Jak tu idzie? O, dwie jednostki piechoty, fajnie. Weźmy tych marinesów, doślijmy tam, bo na razie, no sorry baby, ale nie widzę sensu z tym. Tak, weźmiemy sobie, ustawimy na razie ich tutaj i na razie tutaj, bo oni są w sojuszu. Sojuszu. Dobra, myślałem, że oni są w czym innym, że w relacjach wasal-pan, albo coś ten deseń. Bo czasem zdarzają się te takie, taka sytuacja, że oni mają wtedy takie coś, ale dobra. Weźmy, zaatakujmy więcej. Już nie potrzebujecie, tak? Południowa Rodezja upadła. Okej. Okay. O, okej. Okay. Intrygujące. Macie 13 do 10, dobra. Nie za ciekawe to. Okej. Okay. Intrygujące. What? Okej, okay, hello. Mendong. No, no problemo. Aha, na pewno chcecie... Naprawdę? Naprawdę? Good job. Dobra, przestańcie atakować, bo to z serii bez sensu, naprawdę. Atakujcie więcej może tu. O! Socjaliści z Wenezueli! To nie... Ale to ogólnie wiecie, że to nie jest ten rok.
do XXI wieku to trochę daleko jeszcze, ale niech będzie im. O, drugi weltklik, dobra, czyli... Fuck, zapomniałem, że oni tutaj mają jeszcze. Inaczej, za chwilę inaczej to wykombinujemy. Inaczej. Powracamy do tamtego planu, bo to jednak jest ważniejszy plan. Dołączycie się tu. Tak, wszyscy tu pójdziecie. Dobra. I inaczej, wyślemy czołgi do walki w Indiach, a reszta będzie co innego robiła już. Dobra, ogarniecie sobie już się teraz. Konstrukcja już lepsza, dziękuję bardzo. Weźmy więcej zasobów. Oczywiście. Unia Afrykańska... O, wygrała, dobra, dzięki. Tyle wygrać. Dominium wygrało w Afryce. Jasne. Więcej ropy, więcej dobrych rzeczy. O, koniec czwartej burskiej wojny. Burowie to byli Holendrzy, jakby w południowej Afryce. No. Wiem, że tam były chyba dwie czy trzy wojny w tamtym regionie, żeby po prostu najpierw przegnać ogólnie Anglików, bo Anglicy chcieli ten region, bo był to strategiczny region, bo ogólnie nie był jeszcze kanał Suezki, więc im się opłacało zaatakować południową Afrykę, bo tam bazy morskie są dobre, żeby mieć coś takiego, więc no cóż. Co tutaj mógłbym sobie wziąć? Nie, z Niemcami na razie żadnych takich rzeczy nie robię. Może weźmy sobie, stworzymy IDAC. Nie wiem, co to jest. Dobra, to weźmy sobie to. Zawsze to da mi trochę produkcji, trochę zasobów, takich dobrych rzeczy. Montgomery, lecisz tu. Dalej atakujesz. Jasne, spoko. Oh my goodness! Co? Komuna hawajska? Okej, okay. Hello. Za dużo to wojen to ja nie mam przypadkiem? Odpowiem tak. Nigdy wojen nie jest za mało. Super. A weźmy, zawołajmy wszystkich. Pokers. Co się stanie z nimi, to się stanie. Inaczej. Wszystko stąd przerzucamy tutaj. I macie zdobyć tą miejscówkę, żeby tutaj już nikt nic nie robił. Tu macie atakować, dobra. Okej, okay. To tu mi się podoba. Zniszczcie mi tylko te jednostki. Nie potrzebuję pomocy żadnej. Jasne, dzięki. Jasne, okej. Coś tak lekko się przycinało. Nie wiem, mniejsza. Okej, wy tutaj średnio idziecie, ale w tym miejscu idzie wam w miarę okej, to tyle wygrać. Idźcie tu, dobra, zdobyliście tu. To spoko, teraz ustawimy się, tak jak mówiłem, tutaj ustawimy
tym miejscu i macie tu pójść po prostu i zrobicie to. I tyle. Dziękuję bardzo. Jasne. Zwiększmy sobie więcej. Upadek Chicago. Czyli ci już powinni paść. O, dziękuję. Teraz tak. Nowa Anglia. Co? Może inaczej. Tak. Aha, dobra. To teraz tak. Nowa Anglia. Dostanie tu. Chociaż coś. Oh my... Fuck. Wczytamy to. Miałem trochę inaczej to zrobić. A miałeś czas. Dobra, teraz tak, ty tutaj chłopie, tu i tu. I macie to zrobić i tyle. Dobra, dziękuję bardzo. Pokażcie mi, co ty tutaj możesz zrobić. O, War Economy, jasne. Weźmy sobie to, dziękuję bardzo. Więcej sił tutaj, żeby wszystko poszło. Dobra, triada chociaż fajnie, że wysyła mi gangi narkotykowe. Chyba. Albo innych rzeczy. Upadek Chicago. Dobra, dziękuję bardzo. Okej, okay, czyli teraz tak. Nowa Anglia. Poproszę was ładnie. Aha, czyli wy nie chcecie mi dać. What the fuck? Dobra, to teraz tak. Jeszcze raz. Aha, czyli... Mogę wziąć tylko Nowy Jork. Dobra. Dobra, okej, okay, czyli teraz tak, nie Amerykanom, tylko Nowej Anglii chciałbym oddać te terytoria i ja bym chciał sobie wziąć to, tak, wystarczy mi to, Michigan i tyle, dobra, dziękuję bardzo, to mi się podoba. To teraz tak, pierwsze co, chwila, na razie ustawmy się w Islandii, to jest bardzo istotna rzecz. Druga rzecz, weźmy sobie tutaj, ogarniemy trochę może jakieś tutaj instalacji różnych. Dobra, teraz tak, czołgi wysyłamy do Indii. To jedna rzecz, tutaj macie już gotowe, tutaj macie też gotowe, dobra, tutaj czołgi lecą tam. Czołgi tutaj te, dobra, teraz tak, chwila. Kolego, chodź tu. Okej. Okay. Nowa Anglia, świetnie, chociaż tyle macie. O, handel z Irlandczykami. Okej. Dobra, mówię, ogólnie przyda się jeszcze zaatakować tych, żeby więcej wojen było chociaż. Nie ma to jak więcej wojen. Wojny są dobre, bo są dobre. Dobra, teraz tak, chwileczkę. Ustawcie się mi tutaj, ustawicie mi się w tym miejscu i ja bym chciał wtedy Kalkutę zdobyć. What the fuck? Fuck! O, tak chciałbym tylko zrobić sobie coś takiego. Dobra, lecicie. Jak to wygląda sytuacja ze sprzętem? Dobra, to jest ok, wtedy wszystko. Dobra. Dobra, po tym chcesz tutaj zrobić coś takiego. Jak atak na Unię Brytyjską. Chwilka. Jasne, tak.
Tak jak mówiłem, wysyłamy tutaj siły. Czołgi wysyłamy tam, bo no trzeba. Na razie zobaczmy, może nawet wiecie co, tutaj ustaw... Nie, tutaj, tylko tutaj na razie w Delis się ustawicie, a później zobaczymy, co dalej będzie z tym możliwości. W ogóle Stany Zjednoczone takie jakieś dziwnie idzie im to dobrze. Ej, a wiecie, że moglibyście coś tam zażądać? Aha, na pewno. Tutaj mógłbym sobie wziąć może. A wiecie co, weźmy sobie jeszcze jedną cywilną fabrykę. I jasne, przygotujemy sobie jeszcze atak na Unię Brytyjską, bo przecież wcale nie mam już dwóch wojen, w których jedna frakcja moja już trochę dostaje w tytę. Ale trzeba wykorzystać to, że Francuzi dostają w tytę i tyle. Też wiem, że to jest bardzo modelowe zagranie Brytyjczyków. Albo inaczej. What the fuck, jeszcze oni nie zrobili tego! Albo inaczej można powiedzieć. Anglia nie ma przyjaciół. Anglia ma interesy. Oh my goodness. Ja myślałem, że tutaj będzie trochę to lepiej wyglądało, ale dobra. To teraz tak. Więcej. Nawet coś takiego zróbmy na razie, bo widzę, że trochę tutaj problemów z zaopatrzeniem jest. Okej, czyli mamy 39. 39 to lepsze armatki sobie już przygotujcie. Wy tutaj jak z czołgami idziecie? No, płyniecie. Okej, Ukraina zwyciężyła przeciwko tym, chociaż tyle dobrego. Jak to wygląda? Co oni tu zrobili? Aha, okej. Intrygujące. Chociaż Nowa Anglia ma trochę. I ja mam tutaj przynajmniej trochę dużo stali. A ogólnie zapomniałem, że mogę usunąć handel stalą już. Bo wcale nie jest tak, że już mam stal potrzebną dla siebie. No cóż. Jak ktoś jest głupi, to jest głupi trochę. Wy tutaj się gotujecie do wszystkiego. Bo mógłbym tą Scapa Flow wziąć, ale nie wiem. Myślę, że tutaj sobie weźmiemy, jak uda mi się zablokować tu. W tych trzech prowincjach uda mi się, to północną Szkocję mi się już uda ogarnąć i tyle. I wtedy, po tym, będę się starał, żeby zaatakować tutaj na przykład w Walii. Albo w Liverpoolu. O, trzecia Rzesza? Okej, książka jakaś. What are you doing? Okej. Good job. Okej. Nie żebym mówił, że Unia Brytyjska zwycięża i nie, ale zwyciężają. Trzeba im pomóc. W sensie Niemcom. Bo nie. Nie mogę pozwolić na takie rzeczy. Dobra, wy płyniecie. Oh my goodness. What the f... Dobra, mamy chociaż czołgi gotowe. Tyle dobrego. Czołgów? Nie, na razie nie biorę, żeby mi się zmniejszyła liczba, ale zmotoryzowanych może? Piechoty... No dobra, to niech sobie będzie to. What? Aha, bo eksportuje samą stal. What the fucking hell? Dobra, to weźmy od Niemców może na razie. Trzydziesty dziewiąty, to weźmy sobie... chwileczkę. Tutaj mamy wszystkie rzeczy, które chciałem. Tutaj nie potrzebuję tego, to weźmy sobie to na razie. What are you doing?
You are drunk. Stop. India. A, dobra. Już chociaż tyle dobrego, że już nie potrzebujemy aż tyle już tutaj rzeczy. Dobra. Dobra, to weźmy sobie to. Dobra, ile mamy tu jednostek i gdzie one są? Aha, czyli tu już lecicie, dobra. Przygotujemy sobie wszystkie jednostki i spróbujemy tu odciąć całą tą armię indyjską i tyle. No dobra, idzie wam nieźle. Możecie przestać? O, dobra, atakujemy ich tu. Dobra, wyszlijmy ich tu. Dobra, jak wygląda? Jeszcze troszeczkę. Chwila. Naprawdę trzeba im pomóc, bo widzę, że to trochę już zaczyna być niebezpieczne. Chwila, wy tutaj, spoko, tutaj, jak wam idzie, dobra, przepchnąłem się, dobra, to okej, okay. Teraz następne miejsce, przesunąć się tu. Coś im nie idzie, a dobra, podobne straty mamy, ją. Dobra, przesuwamy się o kolejną prowincję. I tak będziemy tu robić takie rzeczy. Okej. Super! Więcej wojen! Bo nie potrzeba mieć mniej wojen, bo to jest głupie. Dobra, to wiecie co? Weźmiemy, zainwestujemy w Karaiby. Będziemy mieć lepszych piratów z Karaiby. Okej, okay, wy tutaj tak. A wiecie co? Zróbmy tu. O, dobra, fajnie. Dobra, fajnie, że mamy 25-funtówkę. Okej, okay, weźmy sobie teraz tutaj więcej rzeczy jakieś. Na przykład Recon Company. What the... Oh my goodness, co to kurde tutaj jest? Chwila. Jasne. Dobra. Okej, chwilka, teraz tak. I jeszcze tutaj, i teraz poproszę was, byście się tu dołączyli i wtedy ustawicie taką linię ataku. Dobra, dziękuję bardzo. Tutaj więcej, tu mamy coś, możliwości. To co tutaj mógłbym zrobić? Tu, ustawmy sobie może na razie więcej do populacji, ludzi. Ok, tutaj idzie wam dobrze, tutaj jak idzie wam? No, w miarę ok. I ja bym chciał wtedy zaatakować w tym miejscu, tutaj się trzymacie. No, spoko, niech sobie będzie. Może to nie jest najwyższych lotów jakiś wynik, ale niech będzie. Wy tutaj na razie ustawcie się na wszelki wypadek tutaj, bo nie chcę, żebyście mi się tutaj coś zrobili. Jak tu wygląda? Okej, okay, dobra. Okej, okay, to mi się podoba. Tutaj się ustawicie. Wszystko tu.
utrzymajmy się w tych miejscach. Jeżeli mi się uda utrzymać tutaj, to zwyciężymy to. Przynajmniej na wyniszczenie, może tak powiedzmy, zwyciężę. Nie mówię, że zwyciężę w tym miejscu, ale zwyciężę po prostu ogólnie. Dobra, tutaj. Dobra, chwila, czytajmy sobie. Wiem, że to nie powinno być, ale nie powinienem tak tego robić, ale dobra, mniejsza. Spróbujemy to tak zrobić, bo po prostu widzę, że ktoś tu... jak ja nie lubię takich wojen na dwóch frontach i że obie frakcje są do kitu. Tutaj lecicie, dobra. Wiecie co? Nawet bym się powiedział, że ustawcie się tu na razie. O, dobra, niech się ustawią tu i teraz będziemy patrzeć dalej. Dobra, myślę, że to będzie spoko. Skończymy sobie na razie na tym już odcinek. Nie jest źle, idzie to w miarę w porządku. Tutaj miałem sobie wziąć Recon Company. Dobra, i tak jak mówiłem, tutaj ustawiacie się i proszę was od razu tu. Usuwacie mi tu. Dobra, wy tutaj się ustawiacie też. I tylko tutaj skończymy odcinek już na tym, że przygotuję sobie dodatkowe siły. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym już będziemy tutaj bić się ze wszystkimi. Po prostu wszystko wszędzie i wszystko i tyle. Więc będzie świetnie. No cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!